2006 i 2007 roku. W czerwcu 2008 roku zespół wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych FIJO HEP w Czechach jako jedna z dwóch orkiestr reprezentujących Polskę. W latach 2013-2016 orkiestra uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek Cinta di Mosciano we Włoszech jako stały gość festiwalu. W 2016 roku orkiestra została uhonorowana medalem Zasłużony dla Miasta Sierpca, a w 2017 roku pierwszy raz odwiedziła słoneczną Grecję, wzbudzając swoimi występami powszechne uznanie. No i proszę Państwa, orkiestra występuje z zespołem Mażoretek i te dziewczyny, które Państwo widzicie, pięknie wyglądają, również odnoszą mnóstwo sukcesów. Ja powiem tylko o ostatnich z nich. Drugie miejsce w drugim ogólnopolskim konkursie tańca nowoczesnego Choceń 2013. Pierwsze miejsce w konkursie tanecznym Kołomyjka w sierpcu. Wyróżnienie w konkursie tanecznym Kwiecień Plecień i drugie miejsce w ogólnopolskim plebiscycie Diamentowa Mażoretka oraz tytuł drugiego wicemistrza Polski w Mistrzostwach Kraju w Kędzierzynie Koźlu. W 2017 roku w Mistrzostwach Polski grupa zdobyła wyróżnienie w kategorii Mażoretki Klasyczne. A dzisiaj my, proszę Państwa, będziemy mogli podziwiać ich występ. Dziewczyny będą tańczyły, natomiast orkiestra dla nas zagra. Orkiestra, jak Państwo widzą, jest już prawie gotowa. Już się przygotowuje do występu, a występ będzie bardzo atrakcyjny. Piękne utwory. Pierwszy ma tytuł All About That Bass. Drugi Hard Rock Hallelujah. Trzeci utwór to Venus. Czwarty utwór to A Tribute to Amy Winehouse, czyli wiązanka melodii Amy Winehouse. I zakończą swój występ utworem Polish Happy Song No. 1. A więc proszę Państwa, orkiestra jest już prawie gotowa, przygotowuje się. Pan dyrygent jeszcze sprawdza ostatnie ustawienie. A ja mam tutaj koło siebie dwóch kolegów, tak? Powiedzcie głośno, jak się nazywają Wasze instrumenty? Saksofony. Altowy. Saksofony altowe. Dobrze, jesteście przygotowani do występu? Tak. Dobrze są przygotowania. Trema trochę was bierze? Nie. Nie. W ogóle, proszę Państwa, w ogóle nie mają chłopaki żadnej tremy, a więc będą mogli dla nas grać. A który utwór jest waszym ulubionym utworem? Hard Rock. No proszę, Hard Rock, proszę Państwa, Hard Rock Hallelujah. To będzie utwór, który będzie zagrany jako drugi. Mamy tutaj jeszcze prezentację różnych instrumentów, jak Państwo widzą. Mam nadzieję, że znajdzie się chwilka w trakcie naszego festiwalu, albo może po części konkursowej, kiedy będziemy mogli zaprosić muzyków grających na instrumentach ze swoimi instrumentami, żeby je Państwu pokazać, żeby je przybliżyć, żebyście Państwo może solo posłuchali, jak te instrumenty brzmią. Myślę, że to byłoby bardzo miłe. I wiele osób chętnie by dowiedziało się czegoś o tubach, o buzonach, o fletach, klarnetach, tych wszystkich instrumentach, których dzisiaj słuchamy. A więc proszę Państwa, już zespół widzę, że jest gotowy. Jeszcze chwileczkę.